Matura z matmy za wami. Jak wam poszło? Okropnie. Nie, no myślę, że aż tak tragicznie nie było, więc liczę, że będzie dobry wynik. Jakie zadania znalazłyście w części otwartej? Jakaś była optymalizacja, nie wiem co to jest optymalizacja, ale chyba zrobiłam. Jedną z moich ulubionych zadań, czyli wyłączanie czynnika przed nawias i obliczanie x-ów, więc tak. Jakieś zadania były szczególnie trudne? Wydaje mi się, że wszystkie. Myślę, że grania stosłupy i wyznaczanie jakby najdłuższej przekątnej tego grania stosłupa, myślę, że to było dość trudne. Jakie wyniki szacujecie? Mam nadzieję, że 30%, chociaż 28% raczej będzie. No też fajnie by było to 30%, nie będę ukrywać. Jak wam poszło, chłopaki? Znaczy raczej matura była prosta, nie sprawiła większych problemów. Jedno zadanie było takie, gdzie faktycznie u mnie pojawił się na przykład problem, żeby rozwiązać. No i jaki to był problem? Brak pomysłu na zadanie, bo było to jedno z najdłuższych zadań na całej maturze. Ostatnie z całego arkusza. Jakie to było zadanie? Co tam trzeba było wiedzieć? Trzeba było policzyć, jakie wymiary będą miały 3 wybiegi. Mieliśmy podaną długość siatki, jaka jest zużyta na zrobienie wszystkich 3 wybiegów i trzeba było policzyć ich boki tak, żeby były jak największe. A tobie jak poszło i czy coś ci sprawiło szczególną trudność? No zobaczymy jak to będzie, ale ja się czuję pozytywnie. A tak, to jedno zadanie tam było z tego, jak to? No, układ kartezjański. I trzeba było wyliczyć, po prostu były dane dwa punkty i to się składało na równoległy bok i trzeba było wyliczyć jakiś tam bok. No i to nawet nie było pomysłu, jak to zacząć. Jakie wyniki szacujecie? A liczę tak na 80%. Myślę, że tak samo, około 80%. Wydaje mi się, że poszło stabilnie, jest ok, ale na pewno była cięższa niż się spodziewałam. Było dużo zadań z różnymi figurami, co mnie troszeczkę zagięło, ale wydaje mi się, że wynik będzie pozytywny. Jakieś zadanie szczególnie zapadło ci w pamięć i było jakieś trudne? Wydaje mi się, że troszeczkę spodziewałam się innego zadania z funkcjami, w sensie z funkcją. Trochę inne typy zadań, miałam nadzieję, że będą, ale i tak sobie poradziłam. Jakie tematy musiałaś znać podczas tej matury? Co tam się pojawiało choćby w zadaniach otwartych na końcu? Wydaje mi się, że na pewno no, trygonometria się pojawiała, tak jak mówię. Pojawiły się funkcje kwadratowe i wszystko, co związane z bryłami, niestety. Jaki wynik obstawiasz? Wydaje mi się, że około 50%. No, w tym roku była dosyć trudna. Wydaje mi się, że była trudniejsza niż polski i będę czekał po prostu na wyniki. Zobaczymy. Czy jakieś zadanie było szczególnie trudne? Było kilka zadań szczególnie trudnych. Na pewno w pamięć zapadło mi zadanie z grania stosłupem, gdzie no na początku nie wiedziałem zupełnie o co chodzi, no ale później jakoś już poszło. W miarę dobrze. Myślę, że nie było jakichś bardzo trudnych zadań, więc wszystkie zrobiłem. Tak. Czy pamiętasz, jakie zadania były w części otwartej? Nie za bardzo. Czy jakieś było szczególnie trudne? Było jedno zadanie, w którym nie pamiętałem jednego pojęcia, więc tak strzelałem trochę. Ale poza tym to nic. Jaki wynik szacujesz? 85. Myślę, że całkiem nieźle. Nie zrobiłem chyba 2 czy 3 zadań, znaczy strzelałem w nich, ale tak to było całkiem okej. Nie było to jakieś bardzo straszne. Jakie zadania sprawiły ci największą trudność? Ostatnie zadanie z optymalizacji to była czarna magia dla mnie i w sumie było jeszcze jedno takie, którego totalnie nie wiedziałem, jak się za nie zabrać. Pamiętasz jakieś konkretne zadania, z jakich tematów były zadania w arkuszu? Ja nawet nie pamiętam, co ja tam zaznaczyłem, także nie powiem ci niestety, nie, ale... Jaki wynik szacujesz? 70 może 60, zobaczymy jak to będzie.